Siemano mordki, z tej strony Żaba i mam dla was takie małe pytanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaki ukryty przekaz lub znaczenie mają w sobie loga najpopularniejszych firm? Jeżeli nie, to dobrze trafiliście. Dzisiaj przedstawiam wam 5 ukrytych znaczeń w znanych logach firm. Tak więc bez przedłużania, zapraszam was do oglądania. Firma Amazon.com to amerykańska spółka akcyjna założona w 1994 roku w Seattle, która zajmuje się sprzedażą elektroniczną i prowadzi jeden z największych na świecie sklepów internetowych. Przy pierwszym spojrzeniu na logo nie pokazuje ono nam nic nadzwyczajnego, jednak gdy przyjrzymy się dokładniej, możemy zobaczyć pomarańczową strzałkę, która przypomina nam uśmiech, a ten ma natomiast symbolizować zadowolenie klientów. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że strzałka zaczyna się na A, a kończy na literze Z, czyli nawiązuje do słynnego powiedzenia i mówi o tym, że w tym sklepie znajdziemy absolutnie każdy produkt, jaki możemy sobie wyobrazić. Firma Gillette, słynna marka zajmująca się maszynkami do golenia dla mężczyzn, w swoim logu posiada bardzo specyficzne wcięcie, które jest widoczne w dwóch pierwszych głoskach, czyli G oraz I. Prawdopodobnie pomysł twórców był taki, aby wcięcie to przedstawiało, jak ostre i doskonale precyzyjne są żyletki wyprodukowane przez tę właśnie firmę. Firma Coca-Cola, zajmująca się produkcją jednego z najpopularniejszych napojów na świecie, w swoim logu przez przypadek umieściła flagę Danii między literami O i L w drugim członie. Pomimo czystego przypadku, mieszkańcy Danii wykorzystali ten cały zbieg okoliczności w reklamowaniu tego produktu w swojej ojczyźnie. Firma LG, zajmująca się sprzętem elektronicznym, w swoim logo ukryła około 75% twarzy. Symbole na czerwonym tle przedstawiają się następująco. Kropka symbolizuje oko, litera L nos, a litera G owal twarzy. Wielu ludzi mówi, że znak tej firmy bardziej przypomina Pac-Mana z kultowej gry przeglądarkowej. Jednak założeniem tego było podkreślenie, że firma ta stawia na bardzo dobre utrzymanie ludzkich relacji z klientem. Firma Adidas, czyli jedna z najpopularniejszych marek obuwia, w swoim logo posiadającym słynne trzy paski, ułożyła je w szczyt góry, które mają symbolizować przeszkody i trudności, jakie muszą pokonywać ludzie. Początkowo w logo były tylko cztery paski i nie było w nich żadnej symboliki, lecz postanowiono to zmienić i ułożyć je w taki sposób, aby powstała wspomniana wcześniej góra. W dzisiejszym materiale to było na tyle. Jeżeli film się spodobał, możesz zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować kanał, a także zajrzeć do opisu, gdzie znajdziesz linki do mojej grupy na Facebooku, do mojego fanpage'a, a także do ziomków z ekipy. Ja już się z wami żegnam. Do następnego odcinka i siemano.